numer 2 przez 318 przez 2013. Również wydawnictwa zarządu i również mnie wskazano na referenta, zatem odczytuję. Uchwała numer 2 przez 318 przez 2013 w sprawie wniosku dotyczącego zmian w budżecie miasta Krakowa na 2013 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Wydziału Budżetu Miasta OMK o przesunięcie środków finansowych znajdujących się w planie finansowym wydatków Rady Dzielnicy 10 Swoszowice na 2013 rok. Dział 750, rozdział 75022, paragraf 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne, kwota 200 zł. Dział 750, rozdział 75022, paragraf 4120. Składki na Fundusz Pracy, kwota 50 zł. Dział 750, rozdział 75022, paragraf 4170. Wynagrodzenia bezosobowe, kwota 400 zł. Dział 750, rozdział 75202, paragraf 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, kwota 400 zł. Do puli środków na zadania priorytetowe. Paragraf drugi. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 1050 zł, przesunięte z paragrafu 4110, paragrafu 4120, paragrafu 4170 i paragrafu 4370 planu finansowego wydatków Rady Dzielnicy 10 Swoszowice na zadanie priorytetowe pod nazwą Prowadzenie sportowych kół zainteresowań w Szkole Podstawowej nr 97. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Jest zgłoszenie, tak? Pan Radny Kotecki, proszę bardzo. Ja mam tylko jedno pytanie, panie przewodniczący. Czym się zarząd kierował, przeznaczając te środki na prowadzenie sportowych kół zainteresowań w Szkole Podstawowej nr 97? Ponieważ pomysł jest mój, zarządem kieruję ja, pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, chyba że nie członkowie zarządu tak chcą się włączyć w dyskusji. Zarząd kierował się, przygotowując ten projekt, jak zawsze tym samym. Dobre lokalnej społeczności, konkretnie uczniów tej szkoły. Od 2 lat prowadzimy w tej szkole jedyny w Krakowie, nowatorski w Krakowie, kompletnie unikatowy, a może w całej Polsce. Program polegający na prowadzeniu sportowych kół zainteresowań od wielu lat w związku z kryzysem finansowym w edukacji zostały skasowane w szkole zajęcia sportowe w większości szkół podstawowych. Ponieważ nie ma też zajęć WF-u, wychowania fizycznego, czy mam nadzieję pan radny wie, aż do klasy trzeciej szkoły podstawowej, dlatego w tych klasach pierwszych, drugich, trzecich i w moim przekonaniu, a mam nadzieję, że również w większości rady, a najpierw w tak oczywistej sprawie dla wszystkich radnych, zasadnym jest dbanie o rozwój dziecka i motoryczny, i zdrowia. Skoro tego ruchu nie ma, to zapewnimy tym dzieciom możliwość rozwoju fizycznego. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Proszę bardzo. Ktoś z państwa radnych jeszcze? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Jedna przeciw. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Cztery wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.